Siemano, siemano, Mexicano TV otwiera wam drzwi i teraz ci, którzy oglądali film numer 1, to wiedzą, czego będzie dotyczył ten film, który za chwilę powstanie, bądź też obejrzycie, a będzie dotyczył to osób, które wczoraj miały ochotę wesprzeć moją zbiórkę na wyjazd do Finlandii, a docelowo na początku na przetwornicę, która będzie potrzebna, żeby mieć prąd w Finlandii, bo ja tam bez prądu nie dam rady funkcjonować i jeżeli ktoś jest chętny, nikt na siłę, pamiętajcie, to zapraszam do wsparcia w nagrodę za takie filmy, a nie inne, jakie tworzę i jakie usiłuję tworzyć. Gorsze bądź też lepsze, zależy, jaki wam się podoba. Ja nie będę długo przedłużał, bo to i tak będzie długi temat. I pierwsza osoba, która mi się tutaj wyświetliła, jest to Marian Krzeklewski, który wpłacił 20 zł i napisał: pozdrawiam pana Jarka, a miłej podróży. Bardzo dziękuję, Marian Krzeklewski, za to. Podróż na pewno będzie miła, chociaż do tej podróży to jeszcze kawał drogi, ale dziękuję. I na Boga, pamiętajcie, nie płaccie SMS-em. Kurwa, za SMS-y, jeżeli wy wpłacacie na przykład 20 zł, to do mnie naprawdę tak dochodzi chyba połowa, może nawet mniej, z czego potem jeszcze tipli bierze swoje, więc z takich 20 zł to ja może dostanę 6 zł. Także panie Marianie Krzeklewski, następny tym razem nie SMS-em, nie opłaca się, wspieracie wtedy kurwa jakieś SMS-owe, nie wiem co, więc to jak chcecie wspierać SMS-owe, nie wiadomo co, to trzeba od razu tam wpłacać, a nie, bo to nie ma sensu, słuchajcie, marnuje się wasze wsparcie. Dobra, kolejna osoba to jest Rafał W, 5 zł i siemaneczko Jarosław. Siemaneczko Rafał W, bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Kolejna osoba to Kondonowicz, 5 zł i wpis amen. Amen w pacierzu, a jakikolwiek amen by nie był, ale amen jest. Kolejny wpis to jest Siema Czarny, 10 zł i bardzo dziękuję oczywiście dla Kondonowicz i dla Siema Czarny. I tekst: nie myślałeś, żeby się odezwać do Konona Majora, jest bez Majora. Kurwa, tak to się robi, jak to się robi zdjęcia. Bez Majora jest straszna chujnia. Albo u Majora. Lateksy by cię przywitały z otwartymi rękoma, knura trzeba na nim zarabiać, jak mówi Kosno Gay. Ciężki to tytuł, ciężki to temat do tego, ale ja już się wypowiadałem kilkukrotnie na temat. No weź się przestaw. Wypowiadałem się kilkukrotnie na temat, że nie mam celu, żeby tam jechać. Nie chcę być frajerem spod bramki i tam stać i kurwa krzyczeć Krzysiek. Więc na obecną chwilę raczej sobie podarujemy wyjazdy do Kononowicza. Kolejna osoba to jest Seller 90 po raz drugi. PiS, pozdrawiam serdecznie, jako medyk martwię się o twój kaszel. Myślę, że powinieneś zadbać płuca. Ja tam nie martwię się o te płuca, o kaszel się martwię, ale o płuca to się nie martwię, ale będzie okazja, to może, bo to co, trzeba prześwietlić tylko? No to jak będzie okazja, to prześwietlę. No wiesz, pojemność się zmniejsza, jak się jara, kurwa, nie? No to normalne, ja zdaję sobie z tego sprawę, no, ale jeszcze do piachu nie idę. Kolejna osoba to jest Małgosia i 20 zł, dziękuję ślicznie Małgosia, Seller 90 po raz drugi, dziękuję. I napisała: pozdrawiam cię również Małgosia i bardzo ci dziękuję za 20 zł. Jakby nie patrzeć. Kolejna to Izabela, Boże, ile panien, kurna. Kurna, ja zajęty jestem, przepraszam bardzo, ale lubię kobiece towarzystwo, wcale od niego nie uciekam. Kolejna to Izabela i 5 zł, pozdrawiam serdecznie z Ełku, pozdrawiam serdecznie ciebie i Ełk cały. Miałem okazję na początku tych swoich nagrywek filmowych bywać w Ełku i nagrywać, i były te filmy. Kolejna osoba to jest Andrzejek, 10 zł. Proszę pozdrowić zarośniętego komentatora. Panie zarośnięty komentatorze, serdecznie pana pozdrawiam i pozdrawiam również Andrzejka. Dziękuję ślicznie za wsparcie. Paweł Zawiercie z piątką się pojawił. I siemka Meksykano, pamiętasz mnie? Tu Paweł, kiedy pogadamy? Kurwa,
Ja nie wiem, o którego Pawła chodzi. I to jest problem, bo w tych Pawłów to się trochę poprzewijało. I trudno, żebym ja każdego rozpoznawał. I naprawdę nie wiem, co to za Paweł, ale bardzo dziękuję. I nie mam pojęcia, kiedy pogadamy. Przysięgam, przynajmniej jestem szczery. Nie mam pojęcia, kiedy pogadamy, bo nie wiem, kurwa, kto ty jesteś, pojęcia. Musisz się jakoś lepiej określić, to wtedy bym może skojarzył. A to tu jestem Paweł, pamiętasz mnie. Kurwa, to weź trochę. Proszę cię, następnym razem sprecyzuj, kurwa, kto to za Paweł jesteś. Ale dziękuję za wsparcie. Lord Wiader z 5 złotami się pojawia i pisze. Siema Meksyk. Ty i Fiodor to najlepsi redaktorzy całe te. Trzymaj piątala na słonowate. Bardzo dziękuję, na słonowate piątal się przyda na pewno. Chociaż przecież ja słonowate sam wydalam, no to piątala sam sobie nie będę płacił. No ale dobra, bardzo dziękuję. I ostatnia osoba. I to było wszystko. I to było wszystko. Tak, to było wszystko. O, jaki krótki film. Ja myślałem, że będzie 20 minut trwał. A tak bardzo szybciutko to się uwinęłem z tym. Bardzo wam za to wszystko dziękuję. Tak jak mówiłem, nie damy dupy. I tak, sito powinno już być w tym tygodniu. Natomiast za chwilę zobaczycie, ile udało nam się na Tipli nazbierać. Taka właśnie jest teraz kwota. Pamiętajcie, że z tego, co tam jest nazbierane, z tych dwóch kwot, które wam się teraz pojawiły, bądź już zniknęły, ale były przez chwilę. Pamiętajcie, że jeszcze Tipli swoje zabiera. Więc ja zaokrąglam zawsze te sumy w dół i tak wyjdzie, że zebraliśmy około 90 zł. Te pieniądze na razie będą leżeć i będziecie mieli do nich wgląd na Tipli po każdej jakiejś większej zmianie. No nie będę tam wam pokazywał, jak tam jakaś dycha wpadnie z przypadku czy piątka, ale na przykład jeżeli ta kwota się zmieni, to ja was poinformuję i wam pokażę, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Na razie mamy 90 zł, no ale fajnie. Jak za jeden raz 9 dyszek, z tego co wiem, mówię, przetwornica kosztuje tam około 200 iluś złotych. Ja nie będę szukał z tej najwyższej półki, bo mnie nie stać, po prostu. Tylko będę szukał takiej przetwornicy, która umożliwi mi naładować na przykład dwa telefony. I to nie przez cały czas, tylko podczas postoju, bądź też, znaczy nie bądź, tylko na pewno, i dwie kamery, więc to wszystko, do czego ja potrzebuję prądu. Powerbanki nie wystarczają niestety, bo na tak długi wyjazd, jaki planujemy, to niestety, ale powerbanki się nie sprawdzają. To trzeba by było mieć w chuj powerbanków, nie? Więc ja wykombinowałem, że po prostu będzie prostownica i dodatkowy akumulator, co spowoduje, no, że może tego prądu nam wystarczy. Oczywiście powerbanki, w razie czego weźmiemy też, ale myślę, że ta prostownica i przetwornica, przepraszam, przetwornica i akumulator dodatkowy, taki zwykły, samochodowy, nie? Powinno wystarczyć nam na wyjazd. Myślę, że go nie rozładujemy, kurde, bo tak naprawdę ładować się będziemy w razie potrzeby tylko na postojach, kiedy trzeba będzie sobie na postoju skorzystać, wiecie, z telefonu, może coś pooglądać, albo ewentualnie może zmontować film, bądź też podładować kamery, tak jak mówiłem wcześniej. I tylko właściwie do tego będzie mi potrzebny prąd, więc myślę, że powinno wystarczyć. To trip będzie około 8 do 10 dni, w zależności też od kwoty, jaką będę dysponował, no wiadomo, kurwa, to jednak tu najwięcej w grę wchodzi paliwo i jedzenie. Nie wchodzi w grę żaden nocleg, bo spać będziemy w aucie, natomiast najbardziej wchodzi w grę paliwo i jedzenie. No niestety na Finlandii jest paliwo droższe, dużo niż u nas, ale jakoś sobie poradzimy. To tyle, słuchajcie, no taki jest plan. Chciałbym, żeby wypalił, bo chciałbym zobaczyć Finlandię. Chciałbym zobaczyć Finlandię swoim okiem, swoimi spostrzeżeniami. Chciałbym ją dla was też pokazać od tej mojej strony, tak jak ja to zobaczę. Na pewno planuję Lahti i skocznię narciarską, pod której prawdopodobnie jest
teraz latem, będzie basen, w maskoczni będzie basen, zamiast będą skakać do basenu, może od razu skaczą ze szkoły, poważnie wam mówię, zobaczcie w Lachti na skoczni narciarskiej, że jest basen latem, na pewno planuje Lachti i na pewno planuje Helsinki i jakieś miejscowości po drodze, wiecie, to, ja nie pojadę też aż na sam koniec Finlandii, bo po prostu nie będzie mnie stać aż tak na paliwo, nie? Natomiast na tyle, ile będę mógł, na tyle się postaram tą Finlandię zwiedzić, o ile nie podróżują promy, które na obecną chwilę jeszcze są, jak to się mówi, no w moim i Iwonie, no tak jakby w, w naszych kosztorysach, bo tu każdy płaci za siebie, oczywiście na paliwo się będziemy składać razem we dwójkę, nie? Ale tutaj każdy będzie płacił za siebie, za prom, no to jeszcze w naszych możliwościach jest prom i jeżeli nie podróżuję, no to, no to będzie gitara, jeżeli podróżuję, no to będzie problem. I to tyle informacyjnie i z podziękowaniami. Czy będą jeszcze lighty? Zaraz będzie light Majora, albo już jest pewnie, jak już się film rzuca. Także pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Jeszcze raz bardzo dziękuję i zrobimy te kurwa, zrobimy ten trip do Finlandii, a potem kurwa za rok to ja pierdolę, wypierdolę tą Skodą chyba do, wiecie, do kurwa do Chorwacji i tam będę spał, bo będzie tam ciepło, a to będzie, a ja będę chciał jechać może w marcu albo kwietniu i będę tam siedział. Bo gdzie można tu Skodą pojechać? No, do Włoch nie pojadę, bo za wąskie drogi, ja się tam pogubię. Będą na mnie krzyczeć, gestykulować, trąbić. A ja będę chciał tylko buongiorno powiedzieć, a oni powiedzą fuck you! Fuck you too powiem, no tak samo. No także do Włoch na pewno nie pojadę Skodą, ale w stronę na przykład też być może Węgry, Bułgaria, gdzieś w tamte strony. Następnym razem, o ile ten się uda, o ile samochód się nie skrzaczy, a nie powinien, to następnym razem w przyszłym roku to być może się uda właśnie zaliczyć te rejony Węgry, Bułgaria i gdzieś w tamtą stronę. Ja was pozdrawiam jeszcze raz naprawdę. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście i że wspieracie. I'm not afraid of the dark.